Szczęść Boże w 18 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Chciwość niszczy szczęście. Dźwięk spadającej na podłogę monety zwraca uwagę wszystkich, którzy są obok. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. W przytoczonej przypowieści o bogatym człowieku zauważamy jego pewność siebie. Bogaty urodzaj zamieszał mu w głowie, a plony przeszły jego oczekiwania. Święty Bazyli Wielki napisał: Bóg spuścił deszcz na ziemię uprawianą chciwymi rękami, dał słońce, aby wygrzało nasiona i pomnożył plony przez urodzaj. Tym samym dostrzegamy, że człowiek zapomniał o tym, który obdarzył go dobrym plonem. Zapomniał o wdzięczności. Nie myślał o Bogu jako dawcy tej obfitości, ale planował, co z tym zrobi. Zamiast radości pojawił się niepokój. Co tu pocznę? I z powodu swoich zmartwień i niepokojów bogacz niewiele różni się od biedaka. Sprawy doczesne, które zajmują umysły ludzkie, najczęściej stoją w opozycji do spraw bożych. To, co doczesne, nie wytrzymuje próby, jaką jest wieczność. Zawsze okazuje się przemijające. Jezus wiele razy podkreślał w swoim nauczaniu, że bogactwo może być ułudą, a jeszcze bardziej, że jest przeszkodą na drodze do Królestwa Bożego. Ewangeliczny bogacz to człowiek anonimowy. Nie tylko nie znamy jego imienia, ale nie dowiadujemy się nic też o jego rodzinie. Wydaje się, że nie ma żony, dzieci, przyjaciół. Jest związany wyłącznie ze swoimi dobrami materialnymi. Zdobywa majątek, ale traci imię i duszę. Dobra, które zgromadził, wyznaczają jego kierunek myślenia. Zasłaniają dalszą perspektywę. Jest krótkowzroczny. Nie jest w stanie wyrwać się poza sprawy egzystencjalne. W przypowieści o bogaczu Jezus nie przeciwstawia się dobrom materialnym. Nie potępia bogactwa. Zwraca tylko uwagę na postawę, jaką zajmuje człowiek wobec posiadanych rzeczy. Ta przypowieść była odpowiedzią do prośby o wstawienie się za jednym ze spadkobierców, żeby Jezus ujął się za poszkodowanym. Tyle tylko, że Jezus stanowczo uchyla się przed byciem arbitrem w sprawach majątkowych. Jego misja nie polega na dzieleniu mienia. Jego rola jako rozjemcy sprowadza się do innego wymiaru. Jezus jest sędzią ludzkich sumień. Grecki filozof Demokryt stwierdza, że chciwych ludzi można porównać do pszczół, bowiem tak pracują, jakby mieli żyć wiecznie. Człowiek chciwy pracuje z zawziętością. Nie potrafi przestać, bo boi się, że mu nie wystarczy. Pracuje więc zarówno w dni powszednie, jak i w święta. Dzisiaj coraz częściej młodzi ludzie nie chcą się zdecydować na małżeństwo czy założenie rodziny, bo twierdzą, że muszą się jeszcze dorobić. Muszą zapracować na mieszkanie, samochód itd. Spędzają więc po kilkanaście godzin w pracy, często kosztem relacji z najbliższymi. Wydaje się, że jest to zachowanie podobne do bogacza z przypowieści. Takie myślenie nie uwzględnia obecności i interwencji Boga. Nie jest oparte na łasce. Nie daje również bezpieczeństwa, bo wszelkie dobra nie są w stanie zapewnić trwałości ludzkiego życia. Innym wymiarem chciwości jest wyzysk, kiedy przymusza się ludzi do pracy za marne grosze. Ci, którzy zatrudniają na czarno, sami często proszą o różnego rodzaju ulgi, by nie płacić podatków, ale nie dostrzegają potrzeb swoich pracowników. Ten współczesny wyzysk wynika z chęci większego wzbogacenia się, zdobycia więcej, ale niestety dokonuje się kosztem ludzi, którzy uczciwie pracują, chcąc utrzymać swoje rodziny. Tu trzyma się swoich bogactw, myśli, że jest panem swojego życia. Bóg się nie liczy, a jego interwencji wcale się nie myśli. Kto zdobywa majątek, nie szuka relacji z Bogiem. Człowiek staje się głupcem. Głupiec w języku biblijnym to osoba, która nie liczy się z Bogiem kierującym losami ludzkimi, ale polega wyłącznie na swoich własnych siłach. Mówi głupi w sercu swoim: nie ma Boga, czytamy w psalmie 14. Ta przypowieść jest o nieświadomości, głupocie i niemocy. Bogacz dobrze nadaje się do udzielenia takiej lekcji. Nie jest bezczynny, niewdzięczny, być może nawet nie jest pozbawiony miłości. Przyzwyczaił się jednak do pokładania ufności w swoich pieniądzach, do liczenia siebie tak bardzo, że zapominał o kruchości ludzkiego życia. Wszystko potrafi zaplanować, ale nie uwzględniam tego codziennego faktu, którym jest śmierć. Napisał Leon Al-Gizzi. W obliczu wieczności nie liczą się żadne dobra materialne, a jedynie bycie bogatym przed Bogiem. Głupotą jest więc gromadzenie dla siebie. Trzeba gromadzić skarby dla Boga. W sposób dyskretny zostaje tu zasugerowana ważna idea. Nie chodzi o ofiarowanie rzeczy Bogu, lecz o ich używanie zgodnie z Jego myślą. Ludzie wyznają nieraz zasadę, że jeżeli mają więcej, to im się więcej należy, więcej wolno, więcej pieniędzy, to więcej życia. Wzrost cywilizacyjny, polepszenie warunków życiowych, zamożność ludzi powodują, że stają się krótkowzroczni. Nie myślą o śmierci. W ich życiu nie ma miejsca dla Boga. Ponadto człowiek stara się ciągle przedłużać życie. Chce pokonać śmierć własnymi siłami, a nie mocą zmartwychwstania Jezusa. Myśl o śmierci przeszkadza żyć w pełni, więc trzeba wyprzeć ją ze świadomości. Za pieniądze kupić sobie dalsze kilka lat życia. Wsłuchując się z uwagą w słowa Boga: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Prośmy o wewnętrzne doświadczenie tego, że nasz ludzki los leży całkowicie w rękach Boga, a nasze pragnienia, zamiary i plany, jeżeli mają mieć sens, muszą liczyć się z zamiarami, planami Stwórcy, pochodzić od samego Boga. Realizujmy zatem to, co przed nami, wierząc Bogu, że to jest dla nas najlepsze i że On wszystkim kieruje. Do zobaczenia z Panem Bogiem.